Debata białoruska. Robert Puchnia, kłaniam się Państwu i zapraszam na odbywającą się raz w miesiącu debatę białoruską. Ja przypomnę, że sprawy Białorusi tym, którzy słuchają nas na 103,4 na tej częstotliwości są pewnie bliżej znane, jako że tam właśnie pojawia się regularnie program Europejskiego Radia dla Białorusi, ale raz w miesiącu na wszystkich naszych częstotliwościach rozmawiamy o tym, co się dzieje u naszych sąsiadów ze wschodu. Przedstawiam naszych gości. Pani Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dmitrij Nawikał, prezes Europejskiego Radia dla Białorusi. Dobry wieczór. Siarhej Pelesa, redaktor prowadzący w Biełsat TV. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Proszę Państwa, to na początek wątek gazowy proponuję, bo ta druga nitka Jamału to jest bardzo poważny problem w naszej polityce wewnętrznej również, jak się okazuje, ale może należałoby też popatrzeć na Białoruś, bo to kraj, gdzie Gazprom jest bardzo aktywny, w jaki sposób to pewnie usłyszymy od naszych gości, chociaż ja od razu na wstępie zauważę, że najtańszy gaz, jaki sprzedaje Gazprom, to właśnie jest gaz dla Białorusi. Pani Anno. Tak, to jest mniej więcej 186 dolarów za 1000 metrów sześciennych, przy średniej dla Unii Europejskiej powyżej 400 za 1000 metrów sześciennych, co pokazuje dużą różnicę i przy tym, że Ukraina płaci około 412 dolarów za 1000 metrów sześciennych w tym momencie. Białoruś i Armenia to są dwa kraje, które cieszą się największymi przywilejami cenowymi, jeśli chodzi właśnie o błękitny surowiec. Natomiast coś za coś. Tak naprawdę Gazprom i Rosja zdecydowała się na obniżenie stawek za gaz i praktycznie utrzymywanie jej na wewnętrznym rosyjskim poziomie. W momencie, kiedy Gazprom przejął operatora sieci gazowej białoruskiej Biełtransgaz, miało to miejsce jesienią 2011 roku. Od tamtej pory Gazprom jest właścicielem całej sieci przesyłowej, tranzytowej na Białorusi. I być może również stąd nagle, jeśli chodzi o kwestię Jamału II, wziął się pomysł na to, żeby tą rurę jednak zbudować z kilku powodów. Pierwsza jest taka, że jak powstawała pierwsza rura, czyli Jamał Europa 1, tak naprawdę zrobiono mnóstwo już inwestycji pod Jamał dwójkę, bo de facto porozumienie z 93 roku zakładało, że właściwie będzie budowana od razu druga też nitka tego gazociągu. Tak naprawdę są też stacje techniczne porobione, jakieś przepompownie gazowe, więc technicznie jest to łatwe do wykonania. Jak się tłumaczył Aleksiej Miller, szef Gazpromu, on twierdzi też, że tak naprawdę dla Rosjan jest to najtańszy wariant tranzytu gazu do granic Unii Europejskiej. No dobrze, ale teraz też co Białoruś na to, czy ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia w sprawie drugiej nitki Jamału? Czy to korzystne byłoby dla samej Białorusi, czy też nie ma to większego znaczenia, to tylko my się możemy w naszym kraju tym emocjonować? Siarhej Palesa? Czy byłoby korzystne dla Białorusi? No, myślę, że Białoruś nie ma tutaj wiele do powiedzenia. Cokolwiek Gazprom mówi, Łukaszenko wykonuje. Dwa przykłady z ostatniego czasu. W 2011 roku, kiedy Gazprom został 100% posiadaczem firmy Biełtransgaz białoruskiej, kilka dni po tym przyjęciu Miller, szef Gazpromu, podjął decyzję o tym, żeby zmienić nazwę na Gazprom Transgaz Białoruś, czyli Białoruś. Otóż to nie było zgodne z prawem, ponieważ żeby na Białorusi jest zakaz używania nazw państwa w nazwach firm. Do tego, żeby używać tę nazwę, potrzebna jest osobna decyzja ustawodawcza Łukaszenki, prezydenta. Taka decyzja była podjęta kilka dni temu, czyli dopiero po ponad dwóch latach zalegalizowano nazwę. To jest raz. Dwa. Drugi przykład. To jest kwestia tego budowania tego biurowca Gazpromu w Mińsku. Będzie zburzony jeden z największych dworców autobusowych, moskiewski, zbudowany 14 lat temu. Dość ciekawy projekt architektoniczny i wybudowany wieżowiec, plus tam kilka dodatkowych obiektów dla Gazpromu. To te dwa przykłady dla mnie pokazują, że Gazprom czuje się jak gospodarz, po prostu pan w cudzym domu na Białorusi. I Łukaszenka również kilka dni temu, 4 bodajże kwietnia, podjął decyzję właśnie o wyburzeniu tego dworca. Tak. Nagle okazało się, że dworzec jest niepotrzebny, tak? A był 15 lat temu za Łukaszenki budowany, tak? Także myślę, że Białoruś tutaj nie ma dużo do powiedzenia. A ta cała historia
to jest bardzo duży blef i gra polityczna. Oczywiście rosyjski blef. Rosyjska gra polityczna, tak, która jednym celem jest wywarcie presji na Ukrainę, ale także próba pozyskania pozycji w Europie, w Unii Europejskiej. No dobrze, Dmitrij, na ten sam temat. No i to jest opłata za ten tani gaz. No, przede wszystkim to, co chodzi o lojalność w tej sprawie. A tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, nie bardzo to daje. Co prawda zostanie ta cała infrastruktura, oczywiście ludzie dostaną miejsce pracy i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, to nie daje nic. Z drugiej strony eksperci niektórzy mówią, że na przykład dla Polaków to mogłoby być korzystnym, to co Rosjanie robią, niezależnie od tego, że oczywiście oni realizują krok po kroku własny ambicyjny plan, ambicji takich własnych, po prostu realizują go, tak jak kolega powiedział, powoli lokują własne rury, towary, powiedzmy, w Europie i nie tylko. No tak, bo to jest trochę fragment większej gry, no bo wiadomo, że tu chodzi o to na przykład, czy wspólnym obszarze celnym znajdzie się Ukraina, czy jednak do tej umowy stowarzyszeniowej z Unią dojdzie. Ukraina chce spod dyktatu energetycznego Moskwy wyjść, to się ma nawet niedługo rozstrzygać, na dniach, tak pani Anno? I ta decyzja u nas w Polsce podjęta, no to na Białorusi jest odczuwalna w jakiś sposób przed tymi negocjacjami. Na pewno. Znaczy, jeśli chodzi o Ukrainę, no to tak naprawdę, co by nie było, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, to zaplecze polityczne obecnie rządzącego tam prezydenta Janukowycza jest za tanim surowcem, czyli za tanim gazem, dlatego że reprezentuje przemysł ciężki ze wschodniej Ukrainy i dlatego wcale nie jest im na rękę to, żeby gaz był tylko rosyjski i sprowadzany stamtąd, więc oni dążą do dywersyfikacji, co automatycznie oznacza, że im bliżej jest do Unii Europejskiej. Natomiast tak naprawdę dla Ukrainy zagrożeniem, w sensie utraty pozycji kraju tranzytowego dla gazu rosyjskiego, paradoksalnie nawet nie będzie jamał, co po prostu gazociąg południowy, który nawet w zapowiedziach Gazpromu ma być inwestycją pierwszą, a dopiero jamał drugi ma być kolejną inwestycją realizowaną w Europie. A jakbyśmy mieli się od różnych resentymentów wschodnich odciąć tutaj w kraju, to korzystne to byłoby dla nas, że ta nitka jednak powstałaby na terytorium Rzeczpospolitej? To jest bardzo trudne pytanie, to znaczy trudno się wypowiadać, nie mając z tyłu głowy sytuacji politycznej. Gdybyśmy tylko i wyłącznie rozważali kwestie ekonomiczne, odcinając się absolutnie, nie bierzemy pod uwagę, że to jest rosyjski gaz, że za tym stoi Gazprom, to trzeba byłoby to rozważyć z kilku powodów, począwszy od podatków, opłat za tranzyt, również przez to, że jeżeli ta rura by faktycznie powstała na terenie Unii Europejskiej, oznaczałoby to, że nie tylko gaz byłby w stanie płynąć z kierunku północnego na południe, czyli przez Polskę do Słowacji, potem na Węgry, ale również byłby możliwy fizyczny rewers tego gazu, czyli z Węgier do Słowacji i do Polski, bo tego wymagają przepisy unijne, że jeżeli powstaje już nowa infrastruktura, ona musi zapewniać fizyczny rewers. No dobrze, a Sierhiej Palesa, byłoby to korzystne z jakichkolwiek względów? Ja myślę, że nie. Polska wyznaczyła sobie strategiczny cel dywersyfikacji dostaw gazu. Ten cel jest realizowany m.in. poprzez budowę portu LNG, czyli gazoportu w Świnoujściu. W przyszłym roku, za półtora roku, powinien ten gazoport być ukończony i pierwszy gaz z Kataru dotrze do Polski. Przypomnijmy sobie o tym, jak około 3 lat temu wybuchł spór pomiędzy Polską i, co ciekawe, nie Rosją, ale Niemcami, dotyczący właśnie tego odcinka Nord Streamu, tego potoku północnego, który rzekomo miał uniemożliwiać wchodzenie statków. I to jest tak jakby, nie wiadomo gdzie jest prawda, tak, ale jest dosyć sprawa prosta. Gazprom nie chciał, czy ta spółka, która budowała Nord Stream, nie chciała zakopać rurę na tym odcinku, gdzie mają przychodzić statki gazowce płynące z gazem do Polski z Kataru. No, tłumaczyli różnymi wyjaśnieniami, ale w tym samym czasie w rejonie Szwecji zakopali tę rurę i w niemieckiej strefie również o 5 metrów
takie zakopanie właśnie rury do, pod dno umożliwiłoby usunięcie tego ryzyka, tak? Więc to nie jest problem techniczny, czy logistyczny, czy finansowy, to jest problem czysto polityczny. Uniemożliwić Polsce realizację swoich planów dywersyfikacji właśnie dostaw gazu z Kataru, czy może, nie wiem, z innych państw, z Algerii. Rosja przecież nie jest jedynym dostawcą gazu na świecie, no bez przesady. No, tak. Natomiast ja bym jednak jedną rzecz sprostowała. Z tego, co się orientuję, z tego, co mówi m.in. szef terminalu LNG, mogą do tego portu wpływać największe gazowce, które pływają po Bałtyku. Problem, jaki my mamy, to nawet nie jest paradoksalnie zanurzenie tego statku, który wpływa do Świnoujścia, ale również to, że statki o niewiele większym zanurzeniu w ogóle mogą przepłynąć przez cieśniny duńskie. Więc jakby, jeżeli sprowadzamy gaz przez Morze Północne i przez cieśniny duńskie, niestety musimy się liczyć z tym, że tak naprawdę ten nasz terminal LNG, on jest de facto dostosowany do maksymalnej wielkości statków, które mogą te cieśniny pokonać. No tak, i jeszcze Sergiej. Ja chciałbym jeszcze krótko wrócić do tej sprawy politycznej i Ukrainy, bo to jest niezwykle istotna sprawa. Zwróćmy uwagę, czy to jest bieg okoliczności, nie wiem, zastanówmy się. Kilka dni temu Janukowicz wypuścił Łucenkę, tak? Jednego z więźniów, no, politycznych, powiedzmy, tak? Tym samym niektórzy eksperci twierdzą, robi krok w kierunku Unii Europejskiej, tak? Czy to zwiększa szanse na umowę stowarzyszeniową z Unią, czy nie? Trudno powiedzieć. No raczej tak. Ale czy będzie Europa do tego gotowa? Nie wiem. Polska jest jednym z największych adwokatów przystąpienia Ukrainy do Unii. I teraz Putin i Miller, proponując Polsce drugą nitkę, niby taką lukratywną, ciekawą propozycję, tak, antyukraińską, chcą wybić, tak jakby pozbawić Ukrainę swojego głównego sojusznika w Unii Europejskiej, czyli Polskę. Polska się opiera, Tusk mówi nie i Polska zostaje sojusznikiem Ukrainy. Może troszeczkę upraszam, ale moim zdaniem coś w tym jest, tej teorii. No to jeszcze te relacje z Ukrainą to są w ogóle w naszej historii dosyć trudne. Jeszcze teorię Piłsudskiego można by najrozmaitsze jego starania przywoływać. No tak czy inaczej my się bliżej Białorusi będziemy trzymali konsekwentnie, jak zwykle. Ja proponuję teraz chwilę muzyki i porozmawiamy o pewnym ciekawym sondażu. Państwa, to ja jeszcze kończąc ten wątek gazowy, to zapytam moich gości, bo jest taka informacja, że Białoruś przystąpi do poszukiwania złóż gazu łupkowego. O tym informowały białoruskie media, powołując się na przedstawiciela Ministerstwa do Spraw Bogactw Naturalnych Władimira Waraksę. To ma w ogóle jakieś znaczenie? Rzeczywiście na Białorusi no, ewentualnie jest w ogóle chęć poszukiwania, posiadania swoich własnych źródeł? Każdy kraj chciałby być niezależnym energetycznie. Bo sam wiesz, że energetyka jest najważniejszym tematem lat przyszłości. No najbliższych lat, no, jeden z decydujących. W związku z tym oczywiście i Polska o tym rozmawia i Białoruś. Pytanie, czy to się opłaca, ile to będzie kosztowało? Ile trzeba będzie włożyć, żeby później na tym zarobić? Nie wiadomo, może z tego powodu. Ja nie znam ekonomii całego procesu, ale sądzę, że raczej to jest troszeczkę opowieści takie troszeczkę polityczne niż praktyczne. Gaz z łupków to przecież największe zagrożenie dla Gazpromu. Gazprom by się zgodził w razie powodzenia takiego przedsięwzięcia? A czy on ma się zgadzać? Myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o państwie niezależnym, to nie ma co pytać zgody. Jeżeli mówimy o państwie niezależnym, bo prawda? Co innego jest ta firma, która gaz transportuje i dostarcza, a co innego na przykład jakaś, nie wiem, firma państwowa, nowa nawet spółka, która zajęłaby się tym gazem łupkowym. Pytanie, moim zdaniem, problem polega w czymś innym, w technologii. Jeżeli po co się mówi o technologiach amerykańskich, o odległej perspektywie, to myślę, że Białoruś nie posiada takiej technologii. Gazprom może, tak? Mówi się o tym, że będzie ten gaz w Arktyce, tak? Łupkowy też wydobywany. Nawet są jakieś wspólne projekty z Shell, dzisiaj czytałem na stronie Gazproma. Ale myślę, że na Białorusi to może być raczej taka próba zagrywki politycznej. Poważnie bym tego za bardzo, jako poważnego źródła bym tego nie rozpatrywał. Na razie przynajmniej. Pani Anno, warto na to zwracać uwagę? Znaczy, moim zdaniem warto się temu przeglądać na razie bez większych emocji, bo to może nie oznaczać nic. Może oznaczać, że na przykład firmy na wschód od Buga, tutaj jeszcze nawet mam na myśli Gazprom, który jak dotychczas
omijał temat łupków. Natomiast nie jest wykluczone, że na przykład powstanie firma, nie wiem, Gazprom Łupki, która nagle zacznie się zajmować również i tego typu działalnością. Więc na pewno jest to rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. No dobrze, a proszę Państwa, to w takim razie zmieńmy temat. Już zaznaczałem, że będziemy się pewnym sondażem zajmować, według którego 70% Białorusinów jest gotowych do pewnego stopnia zrezygnować z niepodległości swojego kraju na rzecz integracji z Rosją, jeśli będzie to konieczne dla poprawy sytuacji gospodarczej na Białorusi. Wskazują wyniki sondażu niezależnego ośrodka. To Białoruski Instytut Badań Strategicznych i te wyniki były przytoczone przez niezależny tygodnik Nasza Niwa w ubiegłym tygodniu. Ja to tak rozumiem, że można powiedzieć, no dużo Białorusinów byłoby gotowych zrezygnować z niepodległości, ale 3 lata temu w podobnym badaniu aż 83% Białorusinów to deklarowało. Czy to jest tak źle, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą na Białorusi? Nie, to nie jest tak źle. Ja mam przed sobą to badanie i tak naprawdę powstaje pytanie kontekstu, znaczy po prostu z kontekstu wzięte liczby. A tak naprawdę punkt 3 tego badania, który podaje wysnowy ogólne, punkt 3 stwierdza, że tylko 6,3% Białorusinów, a jeżeli powiedzieć o wszystkich Białorusinach, to jest tylko 2,7% od ogólno tych pytanych, z kim rozmawiali, chcieliby wejścia Białorusi do składu Rosji jako autonomia, tak? A 49,3% liczą, że najlepsza forma integracji to byłoby stworzenie strefy handlu wolnego. To jest ważne. Handlu wolnego. 30,4% chcą, żeby przestrzeń ekonomiczna była jedyną, znaczy przestrzeń ekonomiczna była jedyną przestrzenią. Wspólną. Mhm. Także Białorusini praktycznie podchodzą do tego wszystkiego, do tego tematu i tak naprawdę im chodzi przede wszystkim o ekonomię, o dobrobyt. I z tym to jest związane. Nie trzeba, jakby, trzeba oddzielić jednak. Rozdzielić te rzeczy. Kwestie pewnego patriotyzmu, tak. Posiadania własnego państwa od pewnych rzeczy ekonomicznych, ale to też nawet w tym skrócie, w tym wyolbrzymieniu pewnym, jaki w tym skrócie istnieje, no to wskazywałoby na to, że no po prostu coraz gorzej żyje się na Białorusi. To jest być może kolejna oznaka tego, kolejny sygnał, że no nawet w jakimś stopniu moglibyśmy rezygnować z pełnej niepodległości, suwerenności w imię racji ekonomicznych Sergi i Palesa. Ja bym się specjalnie tymi wynikami nie przejmował. Jest fakt, białoruskie państwo niepodległe, nie jest ono demokratyczne, owszem, Łukaszenka jest niedobry, zgadza się. Ale Białorusini utożsamiają się z tym państwem. I to, że oni niespecjalnie są ani do Europy, ani do Rosji, ale bardziej do Rosji, można utłumaczyć bardzo prostą rzeczą. Rosja oznacza bardzo konkretne korzyści. Rosja to jest Unia Celna, nie wiem, gaz, wyjazdy do Rosji po chleb i tak dalej, i tak dalej. Co to jest Unia Europejska? Nie wiadomo. W tym samym badaniu to samo badanie pokazuje, że o na przykład partnerstwie wschodnim nie wie ponad 80% Białorusinów. Gdyby nagle się okazało, że Unia zdecydowała się na wysłanie wyraźnego, mocnego komunikatu do Białorusinów, na przykład o takie treści. Chcemy widzieć Białoruś w perspektywie jako członka Unii Europejskiej, do tego potrzebne jest to, to i to i to. Takiego komunikatu nie ma. Unia Europejska nie chce Białorusi, znaczy jako całość, tak, nie wiem, mówimy o przewodniczącym Unii, o kimś ważnym. Być może są tacy politycy, ludzie w Polsce, w Szwecji, w niektórych państwach, którzy są bliżej Białorusi, rozumieją problemy, którzy chcą. Ale generalnie nie ma takiej polityki, która miałaby na celu, albo chociażby takiej deklaracji, tak,
Wówczas być może wyniki takich badań, oczywiście z tym komunikatem trzeba jeszcze dotrzeć do Białorusinów, tak? To jest też problem kanałów komunikacji. Być może te wyniki byłyby inne, gdyby Białorusini wiedzieli, że są konkrety. Mogą pracować w Unii, tak? Są ograniczenia, ale mogą. Mogą jeździć bez wiz, albo te wizy są, aczkolwiek darmowe, tak? I są różne inne możliwości takie bardzo konkretne. Wtedy te wyniki byłyby inne. Jeśli chodzi o Rosję, no to są konkrety, niestety. No to są konkrety i tak należy na to patrzeć? Trochę niestety tak. To znaczy to jest, mam wrażenie, ogólny problem Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego większością. Może tutaj Ukrainę i Mołdawię zostawię z boku, Azerbejdżan też, natomiast pozostała trójka, czyli no, nie, jeszcze Gruzja ma jakby troszeczkę inne uwarunkowania, ale jeśli chodzi o Armenię czy Białoruś, tak naprawdę rosyjska oferta jest lepsza, bo są to konkretne pieniądze, konkretne wsparcie gospodarcze, konkretne kredyty, w zamian za co Rosjanie nie oczekują reform politycznych, na czym zależy Unii Europejskiej. To jest jakby ten problem. No i tutaj to, o czym już było wspomniane, no, do Rosji jest bliżej kulturowo, językowo, pod każdym względem nie trzeba się starać o pozwolenie na pracę. Ja mam jeszcze wyniki sondażu jednego. Tak. Jeszcze jeden niezależny instytut, NISEPI, podaje takie liczby. Na przykład było pytanie było takie, kiedy pytali, jakby Białorusini, czego by oni chcieli, gdzie pójść, do Rosji czy do Związku, do Europy? Tak? Do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej. I za Rosję podają liczbę 37%, za Unię Europejską 42%. Przy czym jeszcze często jest tak, że ci sami ludzie odpowiadają na pytanie tak do Rosji, tak do Unii Europejskiej. I do jednego, i do drugiego. Tak. Jedno drugiego nie wyklucza. Znaczy, jesteśmy za tym, żeby było dobrze. Dokładnie. Z tymi badaniami trzeba uważać. No dobrze, ale też no, komentujemy i teraz wiemy więcej na ten temat. Natomiast taki sygnał, który pojawił się na konferencji, którą polska ambasada zorganizowała. Otóż białoruscy przedsiębiorcy są zainteresowani wejściem na polską giełdę. Tak deklarował też w ubiegłym tygodniu w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Republikańskiej Konfederacji Przedsiębiorczości Władimir Karahin. Na marginesie właśnie tejże konferencji. Z tego co wiem, no to sporo jest firm zagranicznych na parkiecie warszawskim, ale tylko dwie z Białorusi. Możliwe byłoby, żeby tych firm było więcej tutaj notowanych. Czy to w ogóle jest możliwe, pani Anno? Teoretycznie Polska do tego dążyła w pewnym momencie, dlatego że warszawska giełda papierów wartościowych jest największą w regionie. Trzeba przypomnieć, że takie giełdy w ogóle nie ma na Białorusi. No i Białorusini na przykład, chcąc być notowani w krajach Unii Europejskiej, to właściwie Warszawa jest pierwszym i bardzo logicznym miejscem, żeby być notowanym na giełdzie. I tak naprawdę ta konferencja, o której pan przed chwilą wspomniał, wpisuje się w działania naszej ambasady już od kilku lat i właśnie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji i sekretarz, który się zajmował właśnie kwestiami ekonomicznymi wcześniej, bardzo mocno promowali właśnie relacje gospodarcze pomiędzy tymi obydwoma krajami. I co więcej, nawet trzeba pamiętać też pokazywanie właśnie giełdy papierów wartościowych, pokazywanie pewnych przemian i może to zabrzmi jako taka ciekawostka, ale pierwsza konferencja dialogu dla modernizacji w ubiegłym roku właśnie miała miejsce w siedzibie giełdy papierów wartościowych jako takiego symbolicznego miejsca o tyle, że pokazuje, że ta giełda jest wynikiem pewnych przemian rynkowych, gospodarczych, prywatyzacji, no i tego, że można cokolwiek notować na tym parkiecie. No tak, ale prawodawstwo na przykład jest gotowe w obu krajach na to, żeby te podmioty były tutaj na giełdzie? Polskie jak najbardziej, natomiast białoruskie podejrzewam, że to nie jest kwestia ogólnego prawa, tylko jeśli jakaś firma się zdecyduje i ma wystarczające zaplecze polityczne, to też nie będzie przeszkód. Zaplecze polityczne? To o to by chodziło? No, nie tylko. Tak naprawdę chodzi o rynki, bo przedsiębiorcy, którzy działają w tych warunkach, które mają w tej chwili na Białorusi, oczywiście oni rozumieją dokładnie, że oni powinni szukać rynki, żeby gdzie oni będą swój towar sprzedawać. A jeżeli mówić o tych dwóch firmach, o których mówimy, wiemy jedną z tych firm, drugą nie wiemy, ciężko znaleźć. Jedna z nich po prostu produkuje bieliznę. Bieliznę, Milawice się nazywa, to jest największa fabryka w Europie na dzień dzisiejszy, bo to jest
ciąg dalszy fabryki białoruskiej, jednej z dużych fabryk, którą po prostu przyjęli kiedyś biznesmeni, a w tej chwili 82% w tej firmie chyba mają biznesmeni z Estonii. I w związku z tym oczywiście oni rozumieją, że oni powinny iść, a giełda warszawska pozwala, otwarza po prostu olbrzymie możliwości co do rynku. Mało tego, na przykład taka firma jak Mielowice w tej chwili, prognozy są takie, że za jakieś 5-7 lat musiałoby przesunąć swoje aktywy co do siły, znaczy szlaczki po prostu drogo kosztują w Białorusi, produkcję, i oni będą zmuszeni po prostu przesunąć swoją produkcję na teren Wietnamu, na te tereny. No i dlatego oni po prostu, dla nich to jest bardzo ważne to robić, a w tle tego, co się dzieje na Białorusi, powiedzmy zamkniętego kraju w centrum Europy, tak, to oczywiście giełda dla nich to jest po prostu taki oddaje taki oddech i możliwości. Więc. Jest to po prostu sposób też na pozyskanie dodatkowych pieniędzy, tak? Którego po prostu na Białorusi nie ma, bo nie ma tam giełdy, tak? Nie możemy wyemitować akcji i zebrać pieniędzy na przykład na inwestycje. Także to jest, mi się wydaje, jednym z głównych problemów. No ale też to pokazuje, że taki prospekt emisyjny przecież, który się musi pojawić, który przechodzi różne sito, jest sprawdzany, to musi być przejrzyste firmy, które są notowane na giełdzie w różny sposób, bo przecież są różne parkiety, ale generalnie można tak powiedzieć, ich działalność, ich finanse muszą być przejrzyste. I tu się okazuje, że dwie spełniają takie kryteria, skoro zostały dopuszczone po prostu akcje tych firm do obrotu, prawda? Właścicielom zależy na tym po prostu i łatwiej jest spełnić kryterium i mieć możliwość właśnie wzięcia pieniędzy z giełdy na inwestycje, niż nie spełnić tych kryteriów, no i się zablokować. Proszę Państwa, to proponuję znowu utwór i powrócimy za chwilę do takiej sprawy, no, która w polskich mediach jest ostatnio bardzo, bardzo głośna. Proszę Państwa, a zatem historia dosyć głośna, którą chciałbym omówić z naszymi gośćmi w debacie białoruskiej. Otóż pewna obywatelka Rzeczpospolitej, Teresa Strzelec, jedzie na wycieczkę do Mińska. Ja tak pokrótce spróbuję przypomnieć, o co chodzi. Psuje się jej samochód, zostawia go u mechanika. Autem bez wiedzy właścicielki jeździ syn mechanika i jego zatrzymuje białoruska milicja. Samochód zostaje zarekwirowany i przekazany do składu celnego, bo według prawa białoruskiego obcokrajowiec wjeżdżający na teren tego kraju własnym samochodem po wypełnieniu deklaracji celnej nie może go odstąpić innej osobie. No i tak, mamy styczeń tego roku, białoruski sąd obwodowy w Grześciu orzeka, że auto ma być oddane właścicielom. Ale celnicy wcześniej je sprzedają i proponują strzelcom zwrot pieniędzy. Czyli pani Teresie Strzelec dokładnie. Sąd, który uchylił konfiskatę mienia, zobowiązał jednak Polkę do zapłaty cła i podatków wraz z odsetkami w wysokości 15 750 euro. Państwo strzelcowie nie płacą, gdy na początku marca przybyli do Brześcia. Teresie Strzelec anulowano wizę, zatrzymując ją na Białorusi. Ta ogłasza głodówkę. W poniedziałek o tym się dowiadują media, czyli wczoraj. O co tak naprawdę chodzi? Nie wiem, to się wydarza na Białorusi? To jest, że tak powiem, powtarzalna historia w jakikolwiek sposób? Ja sobie nie przypominam takiej historii w ciągu, nie wiem, 20 lat, od kiedy monitoruję tak jakby niezależne media i interesuję się tym, co się dzieje. I nie słyszałam o takim precedensie. To jest jakiś precedens po prostu, tak? Jak z tego wybrnąć? No nie wiem, może trzeba, jeżeli nie ma drogi wyjścia, trzeba cofnąć się do tyłu. No któraś ze stron powinna ustąpić. No dopóki nie zapłaci, nie wyjedzie. Jest winna. Właśnie chodzi o tą opłatę, tak? O tą karę. Być może jest jakaś możliwość rozłożenia tej kary na raty, później umorzenia tego, albo w międzyczasie pociągnięcie do odpowiedzialności tego syna mechanika, przecież on jest tego wszystkiego winny, tak? No jeździł bez jej wiedzy, ale udostępniać auta komu innemu nie wolno. Ale tu jeszcze jest jeden szczegół ciekawy, o czym też nie słyszałem wcześniej w historii w stosunków polsko-białoruskich. Z tego co wiem, pani Strzelec od wczoraj jest na terenie polskiego konsulatu w Brześciu, czyli jest na terenie Polski
i no, w ten sposób ukryło się przed białoruskimi władzami. Tak, co będzie z nią dalej, jak długo ona może tam zostawać, czy ją wywiozą stamtąd, tak, czy ona tam zostanie. To jest też pytanie, obywatel Polski, który na Białorusi znajduje się bez tak jakby możliwości wyjechania legalnie, znajdujący się na terenie konsulatu, no tutaj naprawdę jest trudny, twardy orzech do zgryzienia. No to jest jak kardynał Mincewski z Budapesztu w 56 ma uciekać w bagażniku. No dziwna historia w takim razie. Pani Anno. No, jest to trochę absurd tak naprawdę, jak się o tym słyszy, bo de facto ta kobieta nie sprzedała tego samochodu, więc dlaczego ona ma płacić, to powinni celnicy zapłacić w takim układzie, więc to absurd jest do kwadratu, bo tak naprawdę ona mogłaby złożyć w ogóle nawet skarga o to, że ten samochód został de facto skradziony w majestacie prawa. No i cały problem polega na tym, że tutaj możemy się zastanawiać, czy ta wartość tego samochodu była wartością taką, że nerwy i cały stres i cała ta historia w ogóle się przekłada, to znaczy, czy to wszystko było warte tej całej historii. Natomiast ja śmiem twierdzić, tak patrząc na tą sytuację, że to jest też trochę tak, że niestety to jest obywatelka Polski i jeżeli patrzeć na relacje polityczne naszych obydwu krajów, to na pewno to nie ułatwia pewnie i naszym służbom konsularnym i nie ułatwia polubownego załatwienia tej sprawy, bo Bogiem naprawdę ja sobie wyobrażam, że jedną decyzją urzędującego prezydenta Białorusi można byłoby tę sprawę załatwić. Na zasadzie anulujemy, pani Teresa wyjeżdża do Polski. Wszystko jest no okay. Tak, no skoro się dało, jak słyszeliśmy, z nazwą koncernu gazowego, dekretem, że załatwić, prawda? To można by też w sprawie Teresy Strzelec. A jeśli już nawet nie Łukaszenka, to po prostu odpowiednie służby wykazać odrobinę dobrej woli, tak? No, no dobrze, o co w tym wszystkim chodzi? Dima, może ty? Nie wiem, ja tylko wiem, że oni lubią. Są takie przepisy, kiedy my tam z własnymi samochodami jeździli, to trzeba jakieś zapewnić jakąś tam kwotę, która później jest zablokowana, a później Białoruś może tą kwotę oddać. Może czy musi? Nie, powinna. Musi, ale oni zwracają wody takiego kursu bardzo dziwnego, no jakiegoś tak, oficjalnego, który jest niekorzystny bardzo. Tak, a oni stwierdzają, oficjalnie oni stwierdzają, że po prostu ona jest zgodnie tam z artykułem takim i takim i takim, w związku z tym, że jest sprawa administracyjna, ona wisi pełną kwotę. I tu z tymi liczbami też trzeba wyprostować sytuację, bo ja szczerze mówiąc tak nie doszedłem do jakichś konkretów co do liczb, które padają ze wszystkich stron, bo służby celne na przykład stwierdzają, że był sąd i pierwsza kwota, która była podana, to było coś na poziomie 230 dolarów kary, którą ona powinna była zapłacić. I niby to ona odmówiła. Później oni obniżyli to do 500 tysięcy rubli, to znaczy gdzieś tam, ile tam tych 38, coś takiego, 40 dolarów, to na 120 zł, niby to też odmówiła, a później oni mówią, że a po tym wszystkim w ciągu jakiegoś tam czasu jakieś odsetki rosły, coś tam i nagle ta wartość skoczyła do 20 tysięcy dolarów. Ja nie mogę się połapać w tych liczbach. Nie mogę zrozumieć, z której strony. No na pewno z dwóch stron idzie troszeczkę informacja nieprawidłowa. Coś się dzieje. Bo... No tak, a nasza dyplomacja mogłaby coś więcej działać w sprawie tej... Dyplomacja działa w ten sposób też, że my się dowiadujemy raczej o jej wynikach, a nie o tym, jak są prowadzone rozmowy. Wiadomo na pewno, że ambasador Republiki Białoruś w Warszawie miał spotkanie w polskim MSZ-cie. Wiadomo też, że było spotkanie też przedstawicieli polskiej ambasady w Mińsku, w białoruskim MSZ-cie, więc rozmowy trwają. Oczywiście Polska to, jako państwo demokratyczne, cywilizowane, próbuje rozwiązać, no... Z korzyścią dla swojej obywatelki. Tak, no po tak. Ludzku. A z drugiej strony, jakie możliwości presji są, tak? No, relacje pomiędzy obydwoma państwami, wiemy jakie są. Trochę winy jest też po stronie, no niestety, tej pani, tak? Ona zbyt późno zawiadomiła polskie władze o tym problemie, tak? Niepotrzebnie, absolutnie pojechała tam,
na Białoruś, gdzie została, gdzie jej anulowali wizę, trzeba było wcześniej poinformować i oddać sprawę właśnie w, tak jakby w ręce polskich organów. Być może to by to potrwało latami, te kwestie, ale przynajmniej uniknięto by tego sytuacji, która teraz jest. Tak, no w pewnym momencie to ona stwierdziła, szkoda, że w ogóle się starała o ten samochód, nie by tam sobie został, strata byłaby mniejsza niż pytania, po prostu to, co nie teraz. Prawa na przykład polskiego. Jeżeli na przykład obywatel Białorusi na przykład wyjeżdżając z kraju, z Polski, wyjeżdżając do siebie, wisiał coś, no na przykład jakiś dług, tam kara na przykład, która wisi na nim, którą powinien zapłacić. I on tego nie zapłacił. I oczywiście służby te celne, oni mają tą informację w komputerze. Pytanie, co byłoby z tym obywatelem? Jak to jest regulowane? Pograniczniki, tak. Jak to jest regulowane? Ja po prostu nie wiem. Może pani Anno, może pani to jest w ogóle ciężka sprawa. Ja podejrzewam, że jeżeli to trafia do rejestru, to taka osoba, tej osobie może być po prostu odmówiona wiza, tak? Nie, ja na przykład, ja jestem w Polsce, ja coś tu narozrobiałem tam i tak dalej. To zależy co? Myślę, że to zależy co? No to czy też jest prawda. Wyrok i tak dalej. Tak, dalej. No, to zależy tu był co? Sąd, była sprawa administracyjna, administracyjna ona powinna wpłacić jakiś tam... Za administracyjną myślę, że nie. Znaczy to pewnie by rosło, dopóki by się pan nie pokazał z powrotem w Polsce, nie byłoby pewnie problemu. Jeśli by się pan pokazał w Polsce na przykład mając wizę, wjeżdżając tutaj na przykład, byłby pan zatrzymany przez policję, no to wtedy by się mogło nawet, nie wiem, sprawa administracyjna za niezapłacenie jakiejś kwoty skończyć więzieniem po prostu. Proszę państwa, to proponuje taki Michałek, tak to określimy na koniec. Otóż białoruskie władze planują wprowadzenie opłat za leczenie chorób, które są wynikiem nadużywania alkoholu. Projekt takiego prawa, takiej ustawy, jak rozumiem, specjalnej trafił do parlamentu. No skoro oficjalny projekt, to on raczej oficjalnie przez ten parlament pewnie przejdzie. No i tutaj się oficjalne czynniki białoruskie podpierają takimi danymi, że co szósty trafiający do szpitala jest w stanie wskazującym na spożycie tak zwanym. Tutaj upraszam słuchaczy, żeby to ha, ha, ha powstrzymać, bo jakby u nas policzyć, to też mogłoby być nieźle co do statystyki w tej sprawie. No ale są najrozmaitsze wątpliwości, bo czy to na przykład jest zgodne z konstytucją? Nie, no nie jest. Nie, no każdy obywatel ma prawo na bezpłatne prawda, opiekę medyczną na Białorusi. Natomiast no to jest pomysł po prostu chory, tak? Zaproponował to wicepremier Białorusi, niejaki towarzysz Tozik, który miał wcześniej już różne dziwaczne pomysły. I takie próbowanie rozwiązywania poważnych problemów, z którymi państwa borykają się społeczeństwo przez dziesiątki lat, tak, z alkoholizmem, nie wiem, spaleniem tytoniu. Tutaj nagle ciach i można tak rozwiązać. Nie da się. Po prostu alkoholicy będą pić tyle, ile pili i będą umierać, tak, bo nie będą mieli z czego płacić. W ten sposób państwo białoruskie będzie miało mniej dochodu do budżetu, ponieważ jednym z głównych źródeł dochodu są właśnie akcyzy sprzedaży alkoholi, papierosów no i tak dalej. Więc absolutnie moim zdaniem to jest absurdalny ale pomysł. Ale prawdopodobne, żeby takie prawo zostało ustalone? Myślę, że jest, nie można tego wykluczyć. W białoruskim państwie, gdzie władze nie są kontrolowane przez społeczeństwo. W każdym przypadku trzeba będzie postawić alkoholomat, komat, jak on tam się nazywa. Alkomat, tak. I będziemy badali, czy jest tam pod wpływem alkoholu, tak. Czy nie jest. Ale to robią. Co innego, bardziej chory jest, jeśli chodzi o tytoń, tak? Przecież Tozik zaproponował też, żeby też płacili za leczenie na przykład raka płuc, tak? Ludzi, którzy palą, to w jaki sposób można stwierdzić, czy ktoś pali, czy nie? Czy ja palę, czy już rzuciłem, tak? No tak, tylko to nie jest tylko problem na Białorusi. Pamiętam takie pomysły swego czasu pojawiły się w Wielkiej Brytanii, ale w związku z pewną sprawą, pewnie pamiętacie państwo nazwisko takiego wybitnego piłkarza George'a Besta. George Best, no wiadomo, że lubił C2H5OH spożywać w dużych ilościach. W pewnym momencie dorobił się marskości wątroby, miał przeszczep wątroby, wrócił do nałogu
i potrzebny był kolejny przeszczep. To spowodowało ogromną dyskusję w Wielkiej Brytanii, czy on powinien taką pomoc dostać, bo być może pierwszy przeszczep dostał kosztem kogoś, komu też ten przeszczep ratowałby życie. Także to są zagadki być może poważniejsze, niż by się tak na pierwszy rzut oka wydawało. No chyba, że całą rzecz zgonić na to, że na Białorusi wszystko jest możliwe. Tak, nikt tego tak głęboko nie analizował. Po prostu Łukaszenka, Aleksander Łukaszenka w pewnym momencie zarządzał od Ministerstwa Zdrowia, żeby policzyć po prostu wydatki. Dlaczego trzeba zwiększyć wydatki na medyczne opiekę. Na świadczenia medyczne. Tak, no tak. Na opiekę medyczną. A oni musieli odreagować. I zaczęli podrzucać różne takie pomysły i w wyniku mamy to, co mamy. No pięknie by to wyglądało. Komunizm też nie jest złym modelem i w książkach pięknie to brzmi. A w wyniku no, mamy to, co mieliśmy kiedyś. Słuchajcie, prawda jest taka, że na Białorusi ten system opieki zdrowotnej nigdy nie był reformowany. W Polsce jest problem z tym, tak? NFZ, opieka, ubezpieczenia. My mamy NFZ, robić, nam takie pomysły nie są tak, straszne. Ale słuchajcie, ja wiem, jak funkcjonuje w Polsce, bo mieszkam w Polsce i wiem, jak funkcjonuje w Białorusi. Bo moja żona akurat kilka miesięcy temu leżała w szpitalu na Białorusi. Na prowincji białoruskiej, w zwykłym szpitalu. Więc ja wiem, jak to funkcjonuje. Na Białorusi to niby funkcjonuje wszystko, to jest darmowe. Ale wszystko jest praktycznie na łapówkach. Na łapówkach, prezentach. Przy czym jest sklep obok szpitala na przykład, takiego powiatowego, gdzie przychodzi starsza pani i kupuje tam pędko kiełbasy i pół litra wódki. Ona sama będzie piła tą wódkę i zdała kiełbasę? Nie. Ona kupuje to dla lekarza. Czy w Polsce jest to możliwe? No być może gdzieś na prowincji, ale z trudem to sobie wyobrażam w większym mieście. To jest chory system, który nie jest reformowany, jak całe białoruskie państwo. No proszę państwa, no dobrze, o naszym NFZ-cie nie będziemy rozmawiali. W takim razie na tym kończymy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję, dziękuję bardzo pani Anno. Dmitrij Nawikał, Europejskie Radio dla Białorusi. Dziękuję. I Serhiy Pelesa, redaktor prowadzący w Biełsat TV. Dziękuję.